Czwórka. Polskie Radio. Kasia Dudo, zapraszam do godziny 11. Dzisiaj razem z nami jest już wcześniej zapowiadany Filip Springer, autor bestsellerowych książek Miedzianka, Wanna z kolumnadą, a także 13 pięter. Tym razem przygotował przewodnik po tym, co w Polsce jest piękne, znaczące, monumentalne, widowiskowe, albo trochę też zadziwiające, dodałabym jeszcze takie jedno słowo, o tym za moment będziemy też rozmawiać. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, hej. Czy ty postanowiłeś w pewnym momencie przestać narzekać i zrobić coś po prostu pozytywnego? Nie, trochę mnie przymusiła rzeczywistość. To znaczy było tak, że za każdym razem, jak wypowiadałem się w jakiś krytyczny sposób o polskiej przestrzeni i architekturze, właśnie na przykład w Wannie z kolumnadą, to potem w komentarzach pod wywiadem albo na spotkaniu autorskim słyszałem, no tyle narzekania, a może być coś pozytywnego. No więc zacząłem pisać pozytywne teksty o architekturze dla portalu gazeta.pl i opublikowałem ich od 2014, no kilkadziesiąt. I co ciekawe, większość z nich zdecydowana była pozytywna, a cztery negatywne klikały się najlepiej. W związku z czym to wszyscy łakniemy tej pozytywności, ale jak komuś się przypieprzy, to będzie zawsze radośniej. Więc, ale nie, no trochę jest o tym, ja dużo jeździłem po Polsce, odkąd pamiętam. Oglądam tę Polskę, jak mam spotkanie autorskie w jakimś mieście, to zawsze staram się przed tym spotkaniem się przejść i zobaczyć, czy coś tam fajnego nie stoi w tym mieście. I z tego się wzięła ta książka. Ona nie powstawała liniowo, nie usiadłem i nie napisałem, tylko ona powstawała tak trochę przy okazji podróży. I też nie trzeba jej czytać liniowo. To znaczy lepiej ją mieć pod ręką, jak się gdzieś jedzie i może zobaczyć, czy tam czasem w Mławie nie stoi fajny budynek, stoi. Niby pozytywnie, niby wszystko w porządku i tak pomyślałam sobie, o fajnie, pozytywna książka, czytam wstęp, a w tym wstępie, na początku właśnie twojej książki, dostaje się architektom, których przedstawiasz trochę jako takich narcystycznych, zadufanych w sobie, w swojej sztuce i wielkości ludzi i tak naprawdę dochodzisz do takiego wniosku, w którym to my, a nie architekci w architekturze są najważniejsi. No oczywiście, że tak. Znaczy, architekci mają nam służyć i przecież architektura powstaje nie po to, żeby na nią patrzeć i żeby ją podziwiać, tylko po to, żeby w niej spać, siedzieć, rozmawiać, jeść, uczyć się i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to, że architekt może przy okazji postawić swój pomnik, a nie zamiast. To znaczy, że architekci bardzo ubolewają, że do budynków nie są doklejone ich nazwiska w dyskusji, że mówi się o budynkach, nie mówi się o twórcy często. No, czasem tak bywa, może to nie najlepiej. Rzeczywiście architektura to jest taka sztuka, która jest mocno odarta z twórcy, natomiast to jest sztuka użytkowa. Trzeba pamiętać, to nie są rzeźby, które stoją na polu, tylko to są budynki, które kształtują naszą rzeczywistość. W związku z czym architekci kochają siebie samych, nie nawzajem, tylko samych, ale mnie to nie obchodzi. To znaczy mnie obchodzi, jak ten budynek konkretny dla mnie działa, jak on mi służy w konkretnej realizacji mojej potrzeby, czy potrzeby ludzi innych. A dopiero później mnie interesuje to, czy ambicja tego architekta została zrealizowana, czy nie. Swoją drogą, skoro wspominasz o użyteczności, to mam wrażenie, że architekci bardzo często też o tym zapominają. To jest bardziej złożone, bo to trzeba o tym pamiętać, że architekci to jest jedna sprawa, a druga sprawa to są inwestorzy. I ja piszę w tym... I to oni to są ci najgorsi. Nie, o tym też piszesz w swojej książce. Tak, ale często jest tak, że ten narcyzm architektów miesza się z narcyzmem inwestorów i wtedy to już wychodzi koktajl zabójczy. A użytkownik jest gdzieś na końcu tego wszystkiego, a taki użytkownik miasta, który nawet nie jest częścią tego budynku, bo to nie dla niego powstaje, to już w ogóle się nie liczy. Ja pamiętam, była dyskusja o jednym z budynków warszawskich, którego wizualizacja znacząco odbiegała od tego, jak wygląda w rzeczywistości. I jeden z przedstawicieli spółki, która wybudowała ten budynek, powiedział dziennikarzowi, dziennikarz zadał mu pytanie, no wie pan, bo nie wszyscy warszawiacy są przekonani do tego, jak ten budynek wygląda. A on wtedy powiedział, no wie pan, mnie nie do końca interesuje to, żeby wszyscy warszawiacy byli przekonani, wystarczy 266, którzy kupią tam apartamenty. I to jest ta arogancja, która niszczy naszą przestrzeń i niszczy też architekturę. A miało być pozytywnie. Więc wróćmy do pozytywnych przykładów. No to za moment wrócimy do pozytywnych przykładów. Filip Springer dzisiaj razem z nami, rozmawiamy o książce Księga Zachwytów. Za moment wracamy.
Dzisiaj razem z nami na antenie czwórki Filip Springer. Rozmawiamy o Księdze Zachwytów i teraz naprawdę będziemy się już zachwytać, żeby nie było, że znowu narzekamy. Tak jest. I że znowu jakoś pesymistycznie podchodzimy do polskiej architektury. Nie, otwieramy twoją książkę i wycieczkę po najpiękniejszych budowlach. Zaczynamy, no mam wrażenie, dosyć oczywiście od Filharmonii w Szczecinie, nagrodzonej nagrodą Mies van der Rohe. Z drugiej strony to myślę sobie trochę wybór jednak kontrowersyjny, bo nie wszystkim się ten budynek podoba. No właśnie i teraz padło to zakazane słowo, podoba, nie podoba, tak? Tobie się podoba, mi się nie podoba, ty powiesz, że ładne, ja powiem, że brzydkie, ty się poczujesz obrażona i koniec dyskusji o architekturze. Oczywiście, tak że tak. Tak w Polsce wygląda dyskusja o architekturze, no powiedzmy sobie szczerze. No tak wygląda i zabija od razu całą tą dyskusję. Znaczy w momencie, w którym pada słowo podoba, to już kończymy dyskusję, no bo nic złego w tym, że ci się podoba. No, są różne gusta. Jest to strasznie fałszywe zdanie, że o gustach w Polsce się nie dyskutuje. No i koniec, tak? I już nie pogadamy dalej. No nie, ale właściwie to mnie dzisiaj bardzo interesuje, dlaczego tobie on się podoba i dlaczego zdecydowałeś, że właśnie od tego budynku ja uważam, że on jest bardzo rozpocznie się twój przewodnik. Przewodnik od tego się zaczyna, dlatego że uznaliśmy, że geograficznie będziemy posuwali się z północy na południe po prostu i od lewej do prawej, tak jak się czyta tekst i mapę. W związku z czym to dlatego. To nie jest jakiś taki wybór wynikający z tego, że uważam, że to jest najwybitniejsza realizacja w Polsce. Też uprzedzam pytanie, nie mam takiego ulubionego budynku w Polsce. Ale jednak tytuł pierwszego rozdziału jest jaki? Nie wiem, nie pamiętam. Prymus. Prymus, no tak, no bo Prymus, bo to jest pierwszy budynek, który dostał taką nagrodę, a my łakniemy tego uznania z zewnątrz, prawda? Jak powiedzą na Zachodzie, że w Polsce coś jest fajnie, to wtedy dopiero jest fajnie. Jak nie powiedzą, to tak nie do końca w to wierzymy. Natomiast ja przy okazji tego Prymusa i nagrodzenia tego Prymusa, zresztą ciekawe, że jak była dyskusja na temat tego, który budynek, bo to nie był jedyny polski budynek, który był nominowany do tej nagrody i wcześniej, we wcześniejszych edycjach też były polskie budynki nominowane, ale jak była dyskusja, to że Muzeum Historii Żydów Polskich wygra na pewno w tym roku, tak? Okazało się, że to jednak Szczecińska Filharmonia i bardzo się z tego cieszę. Natomiast rozmawiałem z jednym z architektów przy okazji tej nagrody i on mówi, to nie taki polski sukces, bo to przecież katalońscy architekci zaprojektowali. Tak by to Polacy zaprojektowali, to dopiero wtedy by był polski sukces. No, tak, i najlepiej, żeby to byli słowiańscy Polacy. No więc... Sama bym chciała, żeby to Polacy zaprojektowali. Ja też bym chciał, ale Polacy projektują świetne budynki. No jakoś się nie zdarzyło, żeby były nagradzane. Pół Warszawy czy Krakowa zaprojektowali dawno temu Włosi i jakoś nikt nie protestuje, że to nie jest polska architektura. W związku z czym może już dajmy sobie spokój z tym. Natomiast ja uważam, że ten budynek jest wartościowy przede wszystkim dlatego, że on wprowadzając całkowicie nową bryłę do przestrzeni, która jest zabytkowa, doskonale rozgrywa tą zabytkowość, to znaczy doskonale rozgrywa nawiązania do tego, co tam było wcześniej, co stoi obok, mimo że się wydaje, że jest taki zupełnie nowy i taki zupełnie niepasujący do tego wszystkiego. Otóż nie, no moim zdaniem on niezwykle inteligentnie rozgrywa otoczenie i w tym jego cała zasługa. Dalej jest również piękny budynek, zaprojektowany przez bardzo dobrego polskiego architekta, przez Roberta Koniecznego. To jest Centrum Dialogu Przełomy. I to jest jeden z budynków, który jest naznaczony pokorą w Polsce. I to bardzo niewiele budynków, które mają sobie pokorę, a Robert Konieczny, projektując Centrum Przełomy, który stoi w bezpośrednim sąsiedztwie Filharmonii w Szczecinie, zaprojektował budynek, który jest placem, ponieważ wiedział, że nic z tą silną bryłą Filharmonii nie może konkurować, w związku z czym jest pochyły plac. To jest kolejny budynek, który zachwyca. Tych budynków, które zachwycają w tej książce jest dużo więcej. Na przykład na stronie 81 nasz imiennik, budynek, który nazywa się Stacja Kultura, to jest dworzec i biblioteka w jednym. Okazało się, że te dwie rzeczy można wspaniale razem połączyć, ale przewracam kilka kartek dalej, no i jestem trochę zdziwiona. Dlaczego? O tym za moment. Stacja Kultura.
Za 29 minut, godzina 11. Filip Springer dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o książce Księga Zachwytów. To jest przewodnik, chociaż nie ma w nim map. No dobra, są bardzo umowne, ale gdybym miała posługiwać się tymi mapami, to na pewno nigdzie bym nie trafiła, a już na pewno nie do tych budowli, do tych obiektów, które ty tu w tej książce proponujesz, bo to jest taki trochę nietypowy przewodnik, prawda? Tak, to jest taki przewodnik, który ma być pretekstem, a nie wskazówką bezpośrednią. Mówiłam o tym, że jest mnóstwo tutaj pięknych budynków, którymi rzeczywiście można się zachwycać, ale jak poprzewracałam sobie trochę kartki twojej książki, to znalazłam też takie, które budzą moje zdziwienie. Dlaczego w ogóle się w tej książce znalazły? Wśród nich na przykład Falowiec w Gdańsku. Tak. Albo na przykład słynny Solpol z Wrocławia. Dlaczego takie budynki również umieściłeś? Właściwie nie do końca rozumiem, w jakim kontekście. Falowiec na przykład dlatego, że to jest w końcu największy budynek mieszkalny w Polsce. I zachwyca ogromem po prostu. Te zachwyty, które są w tytule, to one nie zawsze są moimi zachwytami. W zdecydowanej większości są, ale są tam też obiekty, które zachwycają innych, a mnie irytują, jak na przykład druga linia metra warszawskiego. Nie wyraziłeś się o niej zbyt dobrze. To jest eufemizm. Uważam, że jest to jedna z najbardziej przegadanych, przedrożonych i populistycznych inwestycji publicznych, jakie w Polsce w ostatnich latach miały miejsce. Ale na przykład właśnie ten Solpol, on jest dobrym przykładem, bo Solpol estetycznie, gdybyśmy rozmawiali na tym poziomie ładne, brzydko, to dla mnie brzydko, zdecydowanie. No, brzydko nawet bardzo. Tak, ale to nie znaczy wcale, że bez wartości. To znaczy trudno objaśnić komuś, czym był spontaniczny, kapitalistyczny zryw początku lat 90. bez pokazania tego budynku. Przecież ten budynek jest kwintesencją początku polskiej transformacji. Tego odreagowywania szarości, poprzez odreagowywania blokowiska, poprzez finezyjne, karkołomne kształty, zestawienia kolorystyczne. To jest obiekt, który uczy historii, jest pouczający. Mnie zachwyca to, jak bardzo jest pouczający, jak bardzo przemawia językiem architektury, który jest nieprzekładalny na inne języki. I w ten sposób, znaczy przez to on jest wartościowy i mnie zachwyca, mimo że naprawdę estetycznie nie moja bajka. Ale estetycznie moją bajką też nie są kościoły barokowe, a nie postuluję, żeby je wyburzać, bo one też mają wartość historyczną, czy pouczają. Zastanawiam się tak na koniec już naszej rozmowy, czy ty widzisz jakby sens tego wszystkiego, co robisz, po tych wszystkich książkach, które napisałeś, no bo Polacy, zwłaszcza w naszym pokoleniu, to jest taki naród, który specjalnie chyba architekturą jakoś się nie przejmuje, nie zwraca na nią uwagi, nikt nas tego w szkole nie uczył, nie mamy takiej wrażliwości, tutaj trochę rozmawialiśmy też o tym, że nie mamy nawet takiego języka i dlatego operujemy ładne, brzydkie. Czy ty czujesz, że po tych twoich książkach coś się zaczyna zmieniać? Nie wiem, czy po książkach, na pewno coś się zaczyna zmieniać. Znaczy, być może ja mam malutki udział w tym wszystkim, natomiast jeśli spojrzeć na to, w jaki sposób potoczyła się dyskusja o powojennym modernizmie w Polsce, że na przykład dzisiaj już jest jednak pewnym intelektualnym obciachem powiedzieć publicznie, że jakiś budynek typu Emilia w Warszawie jest PRL-owskim barakiem. To jest kompromitujące już. To nikt poważnie kogoś takiego nie będzie traktował. W 2006 nie było problemu mówić o Supersamie, że to barak i go wyburzyć. Coś się zmieniło, bez wątpienia. To, że Emilia zniknie, to jest zupełnie inna kwestia, bo cały czas pieniądze są silniejsze od logiki i od troski o dziedzictwo architektoniczne. To się zmienia. Zmienia się zainteresowanie architekturą. Jest coraz więcej ludzi. Dużo ludzi się interesuje. Bardzo dużo książek się wydaje o architekturze. Są spotkania, są artykuły w prasie. Ja wiem, że to nadmuchuje pewien bąbelek, w którym wszyscy żyjemy, bo większość ludzi nie zwraca na to uwagi, ale ten bąbelek rośnie i to jest pożyteczne. Natomiast to, co ja robię, to ja nie mam poczucia takiej misji, że ja mam coś zmieniać. Ja pisząc książki zaspokajam własną ciekawość. Przejście pewnej procedury pisania książki zmusza mnie do pewnej aktywności, która właśnie tą ciekawość zaspokaja, a to, co się dzieje z książką po jej ukazaniu, to już jest naprawdę niezależne ode mnie. Jeśli to coś zmienia, fantastycznie. Jeśli nie, to nie jest mój cel, mogę z tym żyć.
To jeszcze tak jeszcze chciałam podpowiedzieć. To prawda, że ty porzucasz teraz architekturę i będziesz się zajmował innymi sprawami? Nie, że porzucam, bo dla mnie zawsze architektura czy przestrzeń to jest punkt wyjścia do tego, żeby zastanawiać się nad pewnymi problemami. Ale jest tak, że moja poprzednia książka, czyli 13 pięter poświęcona mieszkalnictwu i następna książka, która ukaże się jesienią, Miasto Archipelag, która opowiada o byłych miastach wojewódzkich, nie są o architekturze. Tam przestrzeń będzie punktem wyjścia dla refleksji o tym, co się dzieje, natomiast one nie są o architekturze, więc ta książka trochę podsumowuje pewien etap mojego zainteresowania architekturą, ale na pewno jej nie porzucam. No to rozumiem, że się widzimy przy okazji twojej następnej książki. Ja za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Filip Springer był naszym gościem. Rozmawialiśmy o Księdze Zachwytów. Wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Czwórka. Polskie Radio.